W lipcu 1941 roku z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu uciekł jeden z więźniów. W odwecie komendant obozu wybrał losowo 10 innych więźniów, by skazać ich na śmierć. Jeden z nich, Franciszek Gajowniczek, mąż i ojciec dwójki dzieci, głośno protestował. Na to zareagował inny więzień, zakonnik Maksymilian Kolbe. Poprosił, aby w miejsce owego skazańca wzięto jego. I tak się stało. Franciszek Gajowniczek dzięki temu dożył 94 lat. Zmarł w 1995 roku. Jaką ulgę, jaką radość musiał odczuwać, i to przez wiele lat, wiedząc, że żyje dzięki czyjejś bezwarunkowej miłości do bliźniego. Ta historia przypomniała mi się, gdy przeczytałem teksty biblijne na dzień dzisiejszy z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy fragment to Psalm 117, wiersz pierwszy. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy. Natomiast drugi fragment wyjęty jest z Dziejów Apostolskich, wiersz 11. W Dzień Zielonych Świąt ludzie mówili: słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Kiedy czas pasyjny dobiega powoli końca, jesteśmy wezwani do jeszcze głębszej refleksji, zatrzymania się nad dziełem Pana Jezusa. Z drugiej strony wierzący odnajdują też powody do wielkiej radości i wdzięczności z tego, że ktoś za nas decyduje się zapłacić najwyższą cenę. Więźniowie obozu koncentracyjnego zostali zamknięci tam z absurdalnych powodów. My wszyscy jesteśmy zamknięci jakby w takim więzieniu naszych grzechów, które domagają się odpowiedniej zapłaty, czyli śmierci i wiecznego oddzielenia od Boga. Zrozumiał to jeden ze złoczyńców wiszących na krzyżu, mówiąc: my słuszną ponosimy karę. On zaś, czyli Jezus, nic złego nie uczynił. I chociaż rzeczywiście nic złego Pan Jezus nie uczynił, wziął na siebie ciężar naszych win, bo to, co grzeszne, nie może przebywać z tym, co święte i doskonałe. Ale teraz, gdy Jezus przychodzi na świat, wszystko się zmienia. Drzwi więzienia zostają otwarte. Nie przez nasze zasługi, starania czy religijne obrzędy. Otwiera je Chrystus swoją krwią przelaną na krzyżu Golgoty. On sam staje się tymi drzwiami, mówiąc: chodź teraz za mną, już nie musisz się bać sprawiedliwej zapłaty za grzech, bo twoja wina została odkupiona. Porzuć ciemność, porzuć zło, naśladuj mnie i trzymaj się mocno swojego Zbawiciela, a On doprowadzi cię do celu. Kiedy Duch Święty pomaga nam pojąć w jakimś stopniu ten dar, słusznie możemy zawołać za psalmistą: chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy. Za co? Za tą miłość, jaką nam okazał. Dobrowolnie, niejako zgłosił się dla ratowania czyjegoś życia, twojego, naszego życia, skazanego na śmierć. Dlatego też, gdy chrześcijanie otrzymali Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świąt, głosili, każdy w różnych językach, jakim Duch Święty poddawał, wielkie dzieła Boże. Kochani, do świąt zostało kilkanaście dni. Życzę tej radości i wdzięczności z tego, jak wielkie dzieło miłości uczynił dla nas Pan Jezus. Niech te święta będą dla Ciebie wielkim zachęceniem, by zawsze ufać Jezusowi, który zrobił dla nas tak wiele, jak nikt inny. Pomyśl o tym dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie.